Sala Narodowego Instytutu Raka Uniwersytetu Wieleńskiego otrzymała imię profesora Kazimierza Belczara, onkologa profesora Uniwersytetu Stefana Batorego, prekursora onkologii w Polsce. Była utworzona specjalna komisja, w której miałem zaszczyt uczestniczyć i komisja dość sprawnie podjęła uchwały, które dzisiaj już są realizowane. Ja sądzę, że to jest nie tylko duża praca ludzi, którzy byli w tej komisji i kierownictwo Instytutu, ale też trzeba przyznać, że Narodowy Instytut Raka odważnie pokazał całej Litwie, że nauka jest ponad granicami, ponad narodowością. Dzisiaj jest radosny dzień, dlatego że nasz polski lekarz, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego, twórca Zakładu Badawczo-Leczniczego dla Chorych na Nowotwory w 1931 roku, to jest nawet o kilka miesięcy wcześniej niż Instytut Radowy w Paryżu, doczekali się swego upamiętnienia. Starałam się o to dużo lat, bardzo dużo jest dokumentacji, ale też jest bardzo dużo wspomnień o profesorze Belczarze. To jest bardzo duże wydarzenie, nawet jeżeli powiedzmy na patrzeć z historii medycyny, bo faktycznie mamy salę profesora Kazimierza Belczara, Polaka. I to jest, no powiedzmy, może lekarzom jest nieco łatwiej mówić o takich rzeczach, że my nie dzielimy pacjentów. Na uroczystość również przybyła pierwsza dama Litwy Diana Nausėdienė. W swoim przemówieniu wspomniała o tym, jaką ważną rolę odgrywają lekarze w naszym życiu. Postępy w nauce i medycynie każdego roku zapewniają coraz więcej możliwości przezwyciężenia podstępnych chorób, a każdy z Was, bez względu na to, gdzie pracuje, powinien skupiać wszystkie swoje wysiłki na życiu. Drodzy, wszyscy jesteście nosicielami kultury życia na Litwie. Ambasador RP w Wilnie Urszula Doroszewska podczas swego przemówienia przeczytała list pierwszej damy Polski Agaty Kornhauser-Dudy. Jak widać, mamy wspaniałą wspólną historię kształtowania i rozwoju nauk medycznych, szczególnie z zakresu onkologii. Jestem pewna, że nasze dalsze wysiłki i współpraca w zakresie badań nad leczeniem chorób nowotworowych przyniosą same korzyści dla stosunków dwustronnych i pogłębią naturalną przyjaźń między Litwinami i Polakami. Ta współpraca jest szczególnie ważna dla mnie osobiście, gdyż jestem ambasadorką walki z rakiem piersi w Polsce. Of the fight against breast cancer in Poland. W planach jest dalsze upamiętnienie wybitnego onkologa, aby jeszcze bardziej przybliżyć jego postać. Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie ufundowało 4 stypendia imienia Kazimierza Belczara. Mam nadzieję, że w tym roku uda się nam też uzyskać pieniądze, żeby ufundować dalej te stypendia. Może powstanie ten w przyszłości ten skwer, oczywiście to duże są plany. Nie wiemy, jak to po prostu ogarniemy jako Stowarzyszenie Medyczne, ale mamy też dużo innych aspektów współpracy. Przed rokiem mieliśmy wystawę z historii medycyny okresu międzywojennego o Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie i to razem byli z naszymi partnerami Uniwersytet Wileński, to była wystawa na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Wileńskiego. W tym roku miała być jesienią konferencja i partnerami konferencji też miał być Uniwersytet Wileński, Wydział Medyczny. A także niestety ze względu na pandemię konferencja została przesunięta, ale mam nadzieję, że wiosną ta konferencja odbędzie się. Także po prostu my idziemy trochę dalej i po prostu już nie stawiamy takich granic, że tutaj powiedzmy tylko działamy w środowisku polskim, ale tak staramy się po prostu razem wspólnie ze wszystkimi naszymi kolegami i lekarzami po prostu brać udział w tych po prostu konferencjach w życiu w właśnie takim no, ogólnym całej społeczności. Chirurgai, radioterapeutai, higienistai, nelygų nuošalyje.